Radio Pryzmat. Radio Pryzmat. Jest ze mną Grzegorz Wawro. Witaj, Grzegorzu. Cześć, dzień dobry. No i Grzegorz jest przynajmniej moim zdaniem przykładem takiego człowieka, który żyje nie bacząc na wszelakie przeszkody i stara się czerpać z życia jak najwięcej, ale zanim o tym porozmawiamy, może opowiedziałby pan trochę o sobie. No cóż, nie wiem, co chcielibyście usłyszeć, ale no, mam 48 lat. Od 23 lat wykonuję zawód masażysty. Kończyłem wiele różnych szkół, zarówno dla niewidomych, dla niedowidzących, jak i dla osób widzących. Mam wiele zainteresowań, sport, muzyka, też trochę media społecznościowe od jakiegoś czasu. Przebiegłem 12 maratonów, trenowałem pływanie, lubię książki, lubię bardzo książki. Książki w zasadzie są czymś dla mnie najważniejszym, czym miałem w ogóle w życiu do czynienia. To znaczy, mówię często tak, że wszystko mogliby mi zabrać, ale książek nie dałbym sobie zabrać. Oczywiście mówiąc o książkach, ja mam na myśli słuchanie książek, bo przy moim wzroku jest niemożliwe czytanie książek. Jak to dokładnie jest z tą twoją wadą wzroku? Jak to wygląda i w jakim po prostu ona występuje stopniu? To znaczy tak, ja mam wadę wrodzoną. Odziedziczyłem po wujku, można powiedzieć, mamy bracie, więc od urodzenia słabo widzę, z tym, że no, kiedyś widziałem znacznie lepiej. To jest taka wada genetyczna, choroba dość rzadka, w związku z tym nikt specjalnie nie zajmuje się wynalezieniem leku na tą chorobę, więc generalnie jest to nieuleczalna choroba postępująca, powoli, bo powoli, ale jednak jednoznacznie i do przodu. Od drugiego roku życia noszę okulary i w zasadzie nie wiem, co znaczy widzieć dobrze. Natomiast powiedzmy, że do mniej więcej 2007-2008 roku jeszcze widziałem na tyle dobrze, że pewnie łamiąc różnego rodzaju przepisy, byłem w stanie sam jeździć na rowerze. Od 2009 roku już nie jestem w stanie, mam trochę problemów z poruszaniem się. Natomiast w nocy w ogóle nie widzę, jeśli nie ma oświetlenia, i to już od urodzenia tak mam, nie? Jak przez taką wadę wyglądało na przykład pana dzieciństwo, jak pan dorastał? Trudny temat, bo ja urodziłem się w roku 73 w Przemyślu. W wieku kilku lat wyprowadziliśmy się pod Przemyśl, taką wieś Krówniki się nazywa. No i nie ma co się oszukiwać. W tamtych czasach osoba niepełnosprawna, zwłaszcza na prowincji, nie miała łatwego życia. To znaczy, to co dzisiaj nierzadko byłoby powodem do, nie wiem, wizyty prokuratora, wtedy było czymś zupełnie normalnym, więc generalnie mogę powiedzieć, że dopóki mieszkałem tam, gdzie mieszkałem, dopóki nie przeniosłem się do takiej szkoły dla niedowidzących w Lublinie, to nastąpiło w 86 roku, to, no to lekko nie było, prawda? Mówiąc krótko, ze strony zarówno i rówieśników, jak i nauczycieli, i nierzadko też rodziny. Także nie bardzo mogę powiedzieć coś pozytywnego, bo takich rzeczy w tamtym okresie nie było. Po 86 roku zmieniło się wszystko. To znaczy, kiedy na skutek różnych zawirowań w mojej szkole w tych Krównikach musiałem zmienić szkołę. Zostałem skierowany do szkoły dla niedowidzących w Lublinie przy ulicy Hitchfelda. Ona chyba nawet do dzisiaj istnieje. No i tam trafiłem między ludzi takich jak ja, więc wtedy, że tak powiem, wszystko się zmieniło. Moje życie się zmieniło. Zacząłem się interesować muzyką, sportem właśnie. Wtedy zacząłem grać też na gitarze basowej w jakimś tam zespole. Przeboje Modern Talking i Bad Boys Blue, bo to wtedy były największe hity po prostu i największe gwiazdy w tamtym czasie. Wstąpiłem do harcerstwa, zacząłem tańczyć, no i zacząłem uprawiać, że tak powiem, moje zainteresowania. Nawet ostatecznie udało mi się załapać do zespołu, z którym wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii w 88 roku, co było wielkim szokiem takim dla kogoś, kto wychował się w PRL-u. Wspomniał pan, że właśnie pan trafił do tej szkoły dla słabowidzących i niewidomych. I jak wyglądała edukacja w takiej szkole? Edukacja wyglądała, powiem krótko, edukacja w ogóle w tych wszystkich szkołach dla niewidomych, niedowidzących była na znacznie wyższym poziomie niż w innych szkołach, ponieważ były to klasy góra kilkanaście osób, prawda? Więc w takich małych grupach zawsze nauczyciel ma większe możliwości. Nie jestem zwolennikiem minionej epoki, ale jeśli chodzi o szkolnictwo właśnie specjalne zwłaszcza,
to wtedy to wyglądało bardzo dobrze. To znaczy w tej szkole dla niedowidzących w Lublinie, ja pamiętam, że każdy przedmiot miał swoje koło zainteresowań, w którym to kole myśmy czynnie uczestniczyli. Proszę sobie wyobrazić, że mój polonista pan Siwek, którego nigdy nie zapomnę, spowodować, że nastoletni chłopcy zapisywali się do koła recytatorskiego, prawda? Myśmy się zachwycali Mickiewiczem Słowackim, prawda? Mieliśmy koło czytelnicze. To była taka szkoła. To była szkoła z internatem, bardzo dobrze wyposażona, bardzo dobrze prowadzona. Mieliśmy sklepik. Uczyliśmy się jakichś podstaw ekonomii, prawda? Karmelek sklepik się nazywał. Sport oczywiście, hala sportowa, także jednoznacznie mogę stwierdzić, że w tej szkole, jeśli ktoś chciał, to rzeczywiście mógł rozwijać swoje pasje. Być może też podejście było takie do nas, takie po prostu mądre, nie? To znaczy nauczyciele potrafili nas zainteresować tymi sprawami. Ja pamiętam, że to był chyba taki najlepszy okres dla mnie w tych, powiedzmy, pierwszych 15-17 latach życia, prawda? Mało tego, myśmy byli dość samodzielni, bo życie w internacie, jeśli ktokolwiek mieszkał kiedyś, no polega na tym, że trzeba przestrzegać pewnych zasad i reguł, prawda? Trzeba się myć o odpowiedniej godzinie, trzeba sobie łóżko zaścielić, trzeba mieć dyżur, wypełnić dyżur w kuchni, przygotować i tak dalej, i tak dalej. To powodowało, że myśmy się od najmłodszych lat uczyli takiej samodzielności, prawda? Kiedy ja wracałem na przykład do tych moich krównik na wakacje, no to moi koledzy to jak jakieś dzieci we mgle wyglądali po prostu, prawda? Bo oni no nie potrafili wielu rzeczy zrobić, ale które dla nas były czymś naturalnym. Myśmy na przykład już za zgodą rodziców w wieku 13-14 lat sami podróżowali po Polsce, tak? Ja na przykład sam jeździłem do Przemyśla, nie? Nie było problemu. Po prostu osoby niewidome, niedowidzące mogły same podróżować i to było bardzo dobre, bo nabieraliśmy takiej samodzielności, prawda? No to nas przygotowywało do takiego życia, co teraz wydaje mi się jest chyba rzadkością, żeby takie dzieci samodzielnie podróżowały. Kiedy byłem na zjeździe takim absolwentów w 2008 roku w Laskach, to jest szkoła dla niewidomych, chyba taka największa w Polsce, jeszcze sprzed wojny, przed wojną powstała, to tam się na pewno zmieniło pod tym względem po tych 18 latach, kiedy stamtąd w 91 skończyłem tam szkołę, że bardziej przystosowuje się dzieci do życia w takim społeczeństwie po prostu ludzi widzących, ponieważ uważam, że jedną z największych wad tych szkół było to, że było dobrze, dopóki się w nich było. Natomiast kiedy ktoś wychodził, to nie bardzo potrafił sobie radzić w życiu z ludźmi pełnosprawnymi. Teraz wygląda to tak, przynajmniej w Laskach, że robi się takie jakby takie małe domki, można powiedzieć, takie małe, drobne grupy, gdzie jest kuchnia, gdzie jest taka imitacja życia po prostu w mieszkaniu, prawda? Gdzie te dzieci muszą się zajmować, trochę sobie też gotować i tak dalej, i tak dalej. Za moich czasów tego nie było, więc to na pewno jest im plus. Nie wiem natomiast, jaki jest z poziomem edukacji. Podejrzewam, że tak jak wszędzie. Jak wygląda pomoc państwa, że tak powiem, w stosunku do ludzi gorzej widzących? Ja uważam, że pomoc państwa często więcej szkodzi niż pomaga niepełnosprawnym. Jeśli ci powiem, że 97% osób takich jak ja, nie? Czyli mówię o inwalidach wzroku tylko i wyłącznie, nigdzie nie pracuje. Tak? Ja można powiedzieć, należę do elity w pewnym sensie. To znaczy ludzi, którzy pracują, jest mało, a takich, którzy mają jakieś własne biznesy, to głównie masażyści. I to też nieliczni, bo spora część pracuje po prostu w szpitalach czy przychodniach. Tutaj, żeby wytłumaczyć główną przyczynę, dla której tak jest, to w polskim prawie jest przepis, który jest moim zdaniem przepisem zbrodniczym, który odbiera rentę każdemu niepełnosprawnemu, który pracuje i przekroczy 60% średniej krajowej. Wtedy mu się zawiesza rentę. Jest to dla mnie coś, co powoduje, że wielu niepełnosprawnym nie opłaca się pracować po prostu. Dlatego siedzą gdzieś tam przy rodzinach, w domach albo pracują w zakładach pracy chronionej.
Ten przepis nie dotyczy osób, które mają własną działalność gospodarczą, ponieważ sobie tam ZUS płacą i tak dalej. Też, bo pytałeś o społeczeństwo, jakie jest teraz, a kiedyś, prawda? Wydaje mi się, że różnic wielkich nie ma, może nie ma tak, to znaczy zmieniła się powierzchowność, tak? To znaczy nie ma takich drastycznych zdarzeń jak za moich czasów, kiedy się po prostu nierzadko, no ja znałem takie historie, że ktoś był na przykład przez rodzinę gdzieś tam w chlewie trzymany, tak? Bo uważano, że to była jakaś tam kara Boża na jakiejś tam wsi, prawda, zabitej dychami, nie? Więc teraz dzięki pewnie mediom społecznościowym, powszechnym przepływowi informacji, takich zdarzeń pewnie jest mniej. Natomiast ja nie widzę różnicy w podejściu do niepełnosprawnych jako niepełnosprawnych. To znaczy, wydaje mi się, że mało jest tych relacji między osobami właśnie niepełnosprawnymi, to już mówię o wszystkich grupach, a osobami zdrowymi, dlatego jestem zwolennikiem szkół integracyjnych, w których to mogłyby osoby niepełnosprawne i pełnosprawne uczyć się wzajemnych relacji. Ja często spotykam się z opiniami nawet nauczycieli, którzy bardzo sceptycznie do tego podchodzą, ponieważ twierdzą, że szkoły są nieprzystosowane. No ja wtedy tłumaczę, że właśnie o to chodzi. Żeby te szkoły niekoniecznie były przystosowane, bo życie jest nieprzystosowane, prawda? I jeżeli mają się nauczyć wspólnego życia, tolerancji, akceptacji, to właśnie dzięki temu, że będą sobie nawzajem jakoś tam pomagać. Natomiast państwo, które jest bardzo opiekuńcze wobec osób niepełnosprawnych, powoduje, że oni nie mają motywacji, żeby się jakoś wyrwać do społeczeństwa. Zauważ, że w Polsce o wiele mniej osób niepełnosprawnych widać na ulicach niż w innych krajach, prawda? Bo u nas zamiast nagradzać ludzi za to, że chcą pracować, bo nie chcą być beneficjentami państwa, to się ich za to karze, prawda? Ja kiedyś powiedziałem do mojego kolegi, że uważam, że każdego niepełnosprawnego, który podejmuje pracę, należy nagrodzić jakąś niewielką kwotą, na przykład jakimś dodatkiem, dlatego właśnie, że chce podjąć pracę. On wtedy mnie tam trochę wyśmiał, ale ja tak uważam rzeczywiście, ponieważ wtedy niepełnosprawni mieliby motywację, tak? A teraz mają motywację, żeby nie pracować. Większość niepełnosprawnych w Polsce nie myśli, jak poprawić swoje życie, tylko właśnie jak zdobyć jakiś zasiłek. I to jest właśnie skutek tej polityki państwa, która nie zachęca do pracy, tylko zachęca do żebractwa, po prostu, tak to nazwę. Grzegorzu, masz sporo różnych pasji, no, które starasz się aktywnie realizować, między innymi jest to sport. I tak naprawdę chciałbym się na początku spytać, jak zaczęła się twoja przygoda ogólnie ze sportem i jak to wyglądało w twoim przypadku? Na poważnie, to przygoda zaczęła się w 1988 roku, kiedy trafiłem do szkoły w Laskach. Oczywiście nie liczę ganianie za piłką, bo wszyscy ganialiśmy wtedy za piłką, bo nie było innych sportów. W 1988 roku, kiedy dostałem się do tej szkoły zawodowej w Laskach, tam jeździło się na basen. Znaczy, były takie zajęcia na basenie, prawda? Więc ja oczywiście od razu chciałem, zawsze lubiłem pływać, chciałem trenować. Trafiłem do trenera, omen omen, Stefan Podmokły się nazywał. I na początku mnie trochę wyśmiali za technikę, ale szybko zobaczyli, że ja dość dobrze sobie radzę i zacząłem trenować we wrześniu, a już tam jakoś na jesieni, w listopadzie pojechałem na pierwsze zawody takie osób niewidomych, niedowidzących do 18 roku życia, gdzie już zdobyłem pierwsze medale w stylu dowolnym. I trenowałem do 91 roku. No, w życiu troszeczkę trzeba mieć szczęścia. Ja w 90 roku miałem okazję pojechać na Mistrzostwa Europy wtedy niepełnosprawnych do Niemiec, do Frankfurtu. No, pech był taki, że myśmy w 90 roku 4 października mieli wyjechać, nasza kadra narodowa, a 3 października było Zjednoczenie Niemiec. I te nasze sieroty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych coś nie załatwiły i cała kadra nie poleciała wtedy, nie pojechała po prostu. No i to była taka szansa, gdybym się tam dobrze pokazał, pewnie bym trafił do kadry na dobre i pewnie by się moje życie sportowe inaczej potoczyło. Niestety tak się nie stało. No potem
miałem kilka lat przerwy, proza życia, praca w spółdzielni niewidomych, robiłem kable, szczotki, coś tam troszkę biegałem, ale generalnie to był taki też troszkę gorszy okres w moim życiu, do czasu, kiedy nie skończyłem liceum i nie dostałem się do szkoły tutaj w Krakowie do studium masażu leczniczego przy Królewskiej. No wtedy zacząłem znowu biegać, zacząłem się znowu sportem interesować, rowerami, kupiłem jakiś jeden rower, potem drugi, trzeci, czwarty rower. Więc dopóki sam jeszcze mogłem jeździć, to miałem 4 rowery i jeździłem w bike maratonach, startowałem. Oczywiście to było nieporozumienie, bo przy moim wzroku w lesie wszyscy mi wyprzedzali, ponieważ ja głównie zwracam uwagę na to, żeby nie wjechać w dziurę w korzeń i tak dalej, no ale chciałem to spróbować. Na poważnie z bieganiem potem miałem przygodę. W 2008 roku już wiedziałem, że już z jazdy rowerem wiele nie zostanie, bo już były problemy na drodze, po prostu pole widzenia i tak dalej. Więc zacząłem się przygotowywać do maratonu w 2009 roku. No i przygotowałem się, zrobiłem pierwszy maraton w czasie 3:39. Założyłem sobie złamać 3:40 i zrobiłem 3:39:42. No i tak zacząłem biegać do 2017 roku. Biegałem z różnymi przygodami po drodze. Przebiegłem 12 maratonów, no dużo więcej półmaratonów, dziesiątek, piętnastek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bieganie nigdy nie było dla mnie taką pasją jak rowery, więc tam z powodu kontuzji potem przerwałem, potem nie bardzo miałem już motywację, żeby wrócić do tego biegania. Więc od już ponad roku postanowiłem wrócić do rowerów poprzez tandemy właśnie, nie? Czyli złożyłem sobie jeden sportowy tandem szosowy i skończyłem go w czerwcu tego roku. A teraz już skończyłem drugi tandem górski właśnie. To są sportowe rowery do takiej jazdy mocnej sportowej. No i teraz to jest moja największa pasja. Mam plan wystartować w ultramaratonie. No i zamierzam się z rowerami na dłużej zaprzyjaźnić. Mam plan, żeby jeszcze trzeci tandem złożyć, co większość znajomych stwierdziło, że mi po prostu odbiło. Ale bardzo często tak twierdzą, kiedy ogłaszam im swoje pomysły, ale jakoś tak się składa, że te pomysły najczęściej udaje mi się realizować, a oni są tam, gdzie byli wcześniej. Tandem zawsze był rowerem dla niewidomych optymalnym, dla słabowidzących, prawda? Więc wtedy sam ośrodek w Laskach jest w Puszczy Kampinoskiej, bardzo ładne miejsce, więc na takich PRL-owskich tych tandemach też mieliśmy z darów takie NRD-owskie, to takie tandemy typu tam z hamulcem torpedo, czyli tak zwana kontra, jeśli ktoś wie, o czym mówię. Więc jeździłem sporo na tych tandemach i wiedziałem, że jeżeli chcę wrócić do rowerów, to właśnie poprzez tandemy. Mam jeszcze pytanie dotyczące biegania. Czy właśnie na przykład biegając osoby słabowidzące na przykład jakoś bardziej muszą uważać, czy na przykład są jeszcze jakieś inne sposoby dostosowywania tej dyscypliny pod nie, czy jak to wygląda? To znaczy niewidomi, no wiadomo, z przewodnikiem. Ja w dzień na tyle widzę, że mogę biegać, ale jak jest nowa trasa, to muszę jej się nauczyć. Każdej dziury, każde studzienki są koszmarne, wystające jakieś studzienki, jakieś takie rzeczy. Ale zdarzało mi się na asfalcie wywrócić, prawda? To się zdarzało, nie? Także, ale ja jestem przygotowany. Osoby takie jak ja, my żyjemy w takiej czujności, to znaczy potrafimy znacznie szybciej reagować na zdarzenia niż inni, ponieważ wiemy, że coś takiego może się wydarzyć. No, oczywiście możliwości treningowe są ograniczone, to znaczy wielu moich znajomych, którzy biegało, na przykład wsiadają w samochód, jadą w góry i sobie tam na jakąś górę pobiegną, tak? No ja samochodem jeździć nie mogę, więc to są takie ograniczenia, prawda, że albo jestem skazany na miejsce, w którym mieszkam, albo na czyjąś łaskę i niełaskę, a to jest czasami problem, bo jeśli pytałeś wcześniej, czy o relacje społeczeństwa, czy osób zdrowych i niewidzących, to niestety często tak jest, że ludzie, którzy nawet pomagają, to robią to rzeczywiście na zasadzie łaski, prawda? I osoby takie jak ja mają też czasami z tym problem, prawda? Nieraz jest tak, żebym nawet wolał sobie zapłacić, żeby gdzieś tam pojechać, ale liczenie na kogoś za każdym razem jest dość problematyczne, prawda? Bo to się wiąże z pewną taką pomocą też, prawda? Gdzieś wejście, nie wejście, pomoc. Nie można mnie tak zostawić sobie gdzieś i sobie pójść, prawda? Bo ja mogę na przykład czegoś nie znaleźć, nie przeczytać, mogę gdzieś zabłądzić. Prawda jest taka, że większość osób woli unikać takich sytuacji.
czyli wchodzenie w takie bliższe relacje, no bo to się wiąże z jakimś obowiązkiem, z jakąś pewną formą opieki, prawda? Trzeba mieć przewodnika, tak? Do biegania, nie? Jak jesteś niewidomy, musisz mieć przewodnika, a znaleźć przewodnika, który będzie 5 razy w tygodniu z tobą biegał, nie? Tak samo mam problem z kierowcami notatem. Nawet jeśli mam kilka osób chętnych, to zgranie czasowe moje i przewodnika jest problematyczne bardzo często, prawda? Mają swoje rodziny i tak dalej. Ja chciałbym jeszcze zapytać cię o kwestie zawodowe wśród osób niewidomych, bo na pewno wiele osób słyszało, że często jest tak, że jeżeli jeden zmysł mamy po prostu słabszy, to inne się wyostrzają. I czy na przykład w twoim przypadku też to tak było, że wybrałeś drogę masażysty, bo właśnie czułeś jakoś się bardziej mocny w tej kwestii dotykowej, czy jak to wyglądało? Czy wyglądało to tak, że ja już w Lublinie, w szkole tej dla niedowidzących, w 1986 roku postanowiłem zostać masażystą. Dlaczego? Bo wtedy i teraz niewiele się zmieniło. Jest to jedyny zawód, który pozwala żyć na jako takim poziomie. Osoby niewidome z wadą wzroku albo są masażystami, jakoś tam sobie radzą, albo pracują w zakładzie pracy chronionych, albo żyją tylko z renty i z zasiłków. Są oczywiście pojedyncze osoby, które coś tam robią innego. Mój kolega Andrzej, o którym mówiłem z Lublina, jest prawnikiem. Jednym z trzech prawników niewidomych w Polsce. Jednym z trzech. Miał duże problemy, żeby, mając najlepsze wyniki w 80-tych latach, znaczy bardzo dobre wyniki, miał duże problemy, żeby dostać się na aplikację w ogóle, tam jakaś interwencja Izby Adwokackiej i tak dalej dopiero. Więc taki był plan. I moja droga cała szła w kierunku, żeby zostać masażystą. Ja nie wiedziałem, czy mi się to spodoba, ale wiedziałem, że jeśli mam jako tako żyć i wyjechać z tych krównik i nie spędzić tam reszty życia, to muszę zostać masażystą po prostu. Okazało się, że spodobało mi się bardziej niż cokolwiek. Zostałem masażystą, bo chciałem normalnie żyć po prostu, nie? Na szczęście udało mi się, że trafiłem i robię to, co rzeczywiście lubię. Jeszcze takie ostatnie pytanko na koniec. Jakby miał pan powiedzieć taką jedną radę dla osób, które właśnie mają podobne problemy? No, czy warto łapać to życie za rogi, czy warto właśnie żyć aktywnie, czy to po prostu wychodzi na plus? Znaczy, gdybym miał powiedzieć, to bym powiedział tak, nie poddawajcie się, starajcie się być niezależni, samodzielni, dopóki możecie, starajcie się sobie radzić sami, nie uzależniajcie się od pomocy, chyba że jest to rzeczywiście niezbędne. Nie róbcie z siebie żebraków i nie róbcie z siebie jeszcze bardziej niepełnosprawnych, niż jesteście naprawdę.